Bardzo się cieszę, że po raz drugi mamy zaszczyt i okazję gościć w Koninie pana redaktora Wojciecha Sumińskiego. Serdecznie witamy. Pan Sumiński jest dziennikarzem śledczym, jest psychologiem, jest autorem licznych reportaży, autorem wielu, wielu książek, między innymi serii o niebezpiecznych związkach Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Lepera czy Sławomira Petelickiego. A dzisiaj przyjechał do nas z promocją książki niedawno wydanej Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Ale chcę też powiedzieć, że na świeżo, chyba parę dni temu, tak, wyszła następna książka, ukazała się następna książka. Parę słów nam pan Wojciech o niej opowie, a jest to książka Komisarz. Postrzegamy pana Wojciecha jako wnikliwego obserwatora życia politycznego i jako dobrego dziennikarza. I to jest prawda. Ale też korzystając z okazji chciałam powiedzieć i dodać, że pan Wojciech Sumiński jest niezwykle skromnym, ciepłym i pokornym człowiekiem. Jest całkowicie oddany Bogu i ojczyźnie. I jest człowiekiem, który na sztandarze serca ma wyhaftowane słowa Bóg, honor, ojczyzna. I tak jak dla wielu z nas, tak i dla pana Wojciecha Sumińskiego, to nie są frazesy, ale to są fundamentalne rzeczy, o które warto zabiegać, warto walczyć i którymi trzeba się kierować w życiu. Często sięgamy po książki pana Wojciecha Sumińskiego, bo one pokazują nam wiarygodny, i to jest bardzo ważne, wiarygodny obraz i niestety wstrząsający obraz współczesnej Polski, która trawiona jest przez manipulacje, ciemne interesy i przez różne układy polityczno-biznesowo-mafijne. I chcę też powiedzieć, że my przez tyle lat życia w komunizmie i przez ten okres, niechlubny okres III Rzeczypospolitej, w przestrzeni politycznej, w przestrzeni publicznej, tak bardzo spragnieni jesteśmy prawdy. Pan Wojciech Sumiński nam w sposób bezkompromisowy tę prawdę nieustannie ukazuje. Ale niestety nie odbywa się to bez ofiar i bez blizn. Dlatego chcemy teraz bardzo serdecznie podziękować za tę niezłomną postawę i za odwagę. Teraz oddaję głos panu Wojciechowi, ale chcę tylko jeszcze powiedzieć, że nasze spotkanie będzie się składało z trzech części. Na początku prelekcja pana redaktora, później będzie czas na zadawanie pytań i na samym końcu będzie można uzyskać wpis, autograf pana Wojciecha do książek, które będą wystawione już niebawem. W tym pierwszym pomieszczeniu można nabywać i czytać. Dziękuję. Zapraszamy. Już teraz mogę przywitać się. Nie będzie powtórzony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję Państwu za możliwość spotkania Państwa i dziękuję za taką cierpliwość, bo niestety przegrywam troszkę wartość czasem i ten kwadrans spóźnienia. Ciągle gonię ten czas, ciągle troszeczkę go za mało, no pracuję nad tym, żeby było tych spóźnień jak najmniej. Proszę Państwa, przyjechałem do Państwa rzeczywiście z dwiema najnowszymi książkami, które miały swój finał tej jesieni, bo nad obiema tymi pozycjami pracowaliśmy od wielu miesięcy. Pierwsza to Niebezpieczne związki Donalda Tuska, druga to Komisarz pomiędzy niebem a piekłem. Obie te historie, choć z zupełnie różnych światów, mają pewną część wspólną. Ja o tej części wspólnej opowiem Państwu w końcowej sekwencji tej swojej wypowiedzi. Teraz jednak może tak, żeby Państwa nie zamęczyć, tylko spróbować przygotować na to, co miałem do powiedzenia. Chciałem zaproponować taki wariant, gdy ja spróbuję tak gdzieś mniej więcej 40 minut, godzina lekcyjna opowiedzieć o tych niebezpiecznych związkach, jak to się stało, że one powstały i tak króciutko o tym, o czym traktuje ta książka. No i później oczywiście liczę na Państwa pytania, tak? Te pytania będą dla mnie, jak zawsze, czymś takim najciekawszym, najważniejszym, bo to, co pada w trakcie pytań, no to jest to, co Państwa najbardziej interesuje. Więc przechodząc do rzeczy,
Proszę Państwa, książka Niebezpieczne związki Donalda Tuska jest takim uwieńczeniem, jest domknięciem koła tych czterech książek, trzech poprzednich i ta jest czwarta. Zaczęło się to wszystko od Niebezpiecznych związków Bronisława Komorowskiego. To był taki trudny czas dla mnie bardzo, kiedy miałem bardzo wiele procesów karnych, cywilnych. Na 2019, Bogu dziękować, zakończyło się dla mnie pomyślnie, ten 20 jeszcze trwa, ale te, które się zakończyły, 19 zakończyło się wyrokami uniewinniającymi, także Bogu dziękować, jakoś ta ciężka, długa droga powoli dobiega końca, ale rzeczywiście to był długi marsz. Dzisiaj moja sytuacja jest o niebo lepsza niż parę lat temu, bo przecież wtedy, kiedy te procesy na mnie ciążyły, te oskarżenia fałszywe, to rzeczywiście nie było łatwo, a był to właśnie czas, kiedy powstawała książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, w której udało się pokazać, że Bronisław Komorowski popełnił bardzo wiele zła, że związał się z przestępcami, a także z ludźmi, którzy pracowali dla rosyjskiego wywiadu, z niejakim Kopylowowem, który był człowiekiem, oficerem GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. A Bronisław Komorowski jemu przekazywał tajemnice państwowe, służbowe. To jest niebywałe, że Komorowski dotąd za to nie odpowiedział. Jak będzie wola, czas, to możemy także o tym porozmawiać, dlaczego tak się dzieje. Bronisław Komorowski współpracował z międzynarodową organizacją przestępczą ukrytą pod ładną nazwą Fundacja Pro Civili. W rzeczywistości była to bandycka przestępcza grupa, mafijna grupa, nazwijmy rzecz po imieniu, która doprowadziła do defraudacji miliardów złotych wytransferowanych na Cypr, a stamtąd do Rosji. Doprowadziła do śmierci wielu osób. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego próbowali rozwikłać tę zagadkę. Nie pozwolono im, niszczono jednego po drugim. Tych, którzy zbytnio zbliżyli się do prawdy, spotykał bardzo zły los. Więc w tej książce udało się to wszystko pokazać, a wtedy była kampania wyborcza. Komorowski wielokrotnie pytany o to, czy poda mnie do sądu. Nigdy się na to nie zdecydował. Nie tylko dlatego, że jest tchórzem, bo jest, ale przede wszystkim dlatego, że wiedział, że w tej książce są zawarte fakty. I że gdyby doszło do procesu, to tak naprawdę nie miałby żadnych szans. Przed żadnym uczciwym sądem nie miałby żadnych szans. Proszę Państwa, druga z cyklu tych książek to była książka Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Książka traktująca o nieznanych wątkach życia i śmierci Andrzeja Lepera. Miał rzeczywiście te niebezpieczne związki. Zaczęło się od tego, że gdy jeździł na Ukrainę, to tam zachowywał się dość swobodnie jak na wicepremiera. A Służba Bezpieczeństwa Ukrainy filmowała i robiła zdjęcia tym jego zachowaniom. Od tego zaczęły się te niebezpieczne związki, bo wykorzystywano oczywiście takie materiały do nacisku i szantażu na Lepera. Później oczywiście doszły do tego inne niebezpieczne związki z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tutaj była wielka rola niejakiego Zbigniewa Stonogi, który wmontował Lepera, podobno swojego przyjaciela, w pewne historie. Andrzej Leper miał wizję, jak się z tego wyrwać. Miał pewne materiały, jak je zdobył, to dużo by opowiadać. Pokazujemy to w książce Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Materiały, które mogły ocalić mu skórę w tych procesach karnych, które mu w części fabrykowano, bo nie były one oparte o prawdziwe pobudki. I mogły przywrócić do świata wielkiej polityki te materiały, które miał. A one dotyczyły gazowego przekrętu stulecia, czyli tego kontraktu, który zafundowali Polakom panowie Tusk i Pawlak, dwaj byli premierzy, podpisali z Rosją tak niekorzystny kontrakt, w wyniku którego płacimy rokrocznie miliard dolarów więcej niż jakikolwiek inny kraj Unii Europejskiej. No cóż, no, to nazwano sukcesem. Oni dotąd za to nie odpowiedzieli, a przecież tylko ta historia wystarczyłaby, żeby obu tych panów postawić przed sądem. A przecież to jest tak naprawdę początek ich historii. Proszę Państwa, trzecia z tych książek, no Andrzej Leper, jak Państwo wiecie doskonale, za tą swoją wiedzę zapłacił śmiercią. Kto sięgnie po naszą książkę, nie będzie miał wątpliwości, że nie była to śmierć samobójcza. Jak będziecie Państwo także ten wątek chcieli rozszerzyć, także ten wątek możemy rozszerzyć. Trzecia książka, książka Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, generał, twórca jednostki GROM, takim go Państwo znacie. Dla mnie ta postać, Sławomir Petelicki, twórca jednostki GROM, to jest historia, która przypomina mi historię nawróconego Łotra. Ja nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy ze zrozumieniem wysłuchałem tej historii. Byłem młodym człowiekiem. Oczywiście wszyscy znamy tę biblijną historię, tak, że Łotr dowiaduje się od Pana Jezusa, dziś jeszcze będzie ze mną w raju. Kiedy po raz pierwszy zrozumiałem, jaka jest w tej historii siła, dlatego że jeżeli Łotrowi wybaczono całe łotrowskie życie i on, nawróciwszy się, ale szczerze i autentycznie, w ostatnich chwilach swojego życia
on dowiaduje się od Pana Jezusa, że będzie mu to wybaczone i że pójdzie do raju, no to ja, kiedy zrozumiałem, to była taka drabina do gwiazd, bo pojąłem, że tak naprawdę jakąż my mamy szansę na zbawienie, jeżeli mamy jeszcze czas, jedni dłuższy, drudzy krótszy, ale mamy jeszcze czas, jakiś tam czas mamy, czas jest darem. Nie wiemy, jak długi będzie ten czas, ale jeszcze w tym momencie nie umieramy, więc dopóki żyjemy, możemy z tym życiem coś zrobić, nawet jeżeli nie było powodem do dumy, tylko wstydu, to dopóki żyjemy, w każdej chwili możemy w tym życiu zacząć coś zmieniać, zmieniać na dobre. Tak jak Łot, który się nawrócił tuż przed śmiercią i poszedł do raju. To mu obiecał przecież Pan Jezus. Więc ja historię generała Petelickiego postrzegam w tych właśnie kategoriach. Był to człowiek, który był łotrem. Był to człowiek, który był kłamcą. Całe jego życie było legendą. Nie był wcale, nie pochodził z rodziny Jakowskiej. Jego ojciec przeciwnie. Był zrzucony w Polsce na spadochronie z jednostką sowiecką. Zwalczał armię krajową. Był resortowym dzieckiem. Całe życie w kłamstwie, całe życie w podłości. Przyjaciel Tusków, przyjaciel Komorowskich, przyjaciel generała Dukaczewskiego z WSI, wiele mętnych, paraprzestępczych interesów. I w pewnym momencie z generałem Petelickim coś dziwnego się dzieje, bo jego przyjaciel i mój przyjaciel, Romek Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ich żony się przyjaźniły po prostu. Wspomina, że w pewnym momencie z nim zaczęło dziać się coś niesamowitego. On pytał, ile lat można żyć w kłamstwie, czy tak do końca życia ma być. Momentem przełomowym był Smoleńsk. Od tego momentu ten człowiek, który był przedstawicielem świata kłamstwa, staje się człowiekiem prawdy. Ma świadomość, że występuje przeciwko ciemnym siłom, których był częścią i że może za to zapłacić najwyższą cenę. I tak się rzeczywiście stało. Sławomir Petelicki także nie popełnił samobójstwa. Z Tomaszem Budzyńskim, majorem ABW, z którym piszemy książki od kilku lat, jako pierwsi i chyba jedyni dotarliśmy do materiałów prokuratury okręgowej w Warszawie obwarowanych klauzulą najwyższej tajności dotyczących tej historii. Prokuratura nie chciała nam tych materiałów wydać, pewnie by nie wydała nigdy, bo te materiały kompromitują prokuraturę. Ale no cóż, mój adwokat, który bronił mnie przez wiele lat pro publico bono, a dziś mój przyjaciel Waldemar Puławski, w 2015 roku, kiedy nastąpiła dobra zmiana, został wiceministrem sprawiedliwości, został zastępcą pana Ziobry z jednej strony, a z drugiej strony zastępcą Antoniego Macierewicza, dlatego że był zastępcą prokuratora generalnego, ale jednocześnie był naczelnym prokuratorem wojskowym. Więc z jednej strony podlegał Ziobrze, a z drugiej Macierewiczowi. Odszedł ze stanowiska wraz z Macierewiczem. Ale nim to nastąpiło, to Waldek Puławski pomógł nam zdobyć te materiały, po prostu wydał rozkaz prokuraturze okręgowej w Warszawie, i ona została zmuszona, by nam te materiały pokazać. Dzięki temu mogliśmy zamieścić się w książce Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Dzięki temu mogliśmy także pokazać to Państwu. Kto sięgnie, zobaczy, jak w Polsce prowadzi się śledztwa. Ewidentna zbrodnia, ewidentne zabójstwo tego nieszczęśnika, nazwano samobójstwem, literalnie wynika ze śledztwa prokuratorskiego to, że Sławomir Petelicki strzelił do siebie z własnej broni w skroń, a następnie, będąc już martwym, wytarł odciski palców z tej broni. To jest oczywisty absurd. Byłoby to groteskowe, gdyby nie było tragiczne, bo przecież ten człowiek nie żyje. Jak będziecie Państwo chcieli rozszerzyć ten wątek, także i o tym oczywiście możemy porozmawiać. Niebezpieczne związki Donalda Tuska jest to książka, która domyka to koło. Przy okazji wielu innych spraw docieraliśmy do materiałów o Tusku. Za każdym razem, kiedy się o nie ocieraliśmy, to nie mogliśmy wyjść ze zdumienia, jak ten człowiek, który tak naprawdę nic nigdy sobą nie reprezentował, był takim pustym marketingowym wytworem, takim PR-owym tworem. Państwo doskonale wiecie, że PR-owo można wytworzyć, nie wiem, z kija od szczotki, nie wiem, jakiś wielki talent muzyczny albo nie wiadomo co, a z kogoś, kto ma naprawdę jakieś wielkie talenty, zrobić miernotę, zrobić kogoś, kto jest nikim. Jednym słowem, przy pomocy sztuczek marketingowych i PR-u można zrobić wszystko. Można kreować rzeczywistość, można kreować ludzi, można niszczyć ludzi. Dokładnie to zrobiono z Donaldem Tuskiem, bo ja powtarzam to od paru miesięcy, że ten król jest nagi. Wszyscy oczywiście znamy tę bajkę, gdzie wszyscy się wpatrywali w króla, nowe szaty króla, dopóki dziecko nie krzyknęło, przecież ten król jest nagi. Donald Tusk jest nagi. Nic sobą nie reprezentuje, nie jest żadnym Tuzem. Pamiętam, że kiedy pani Wasserman odwoływała, przekładała przesłuchanie Tuska na po wyborach samorządowych, to jeden z internautów złożył taki duży wpis, że boi się go, bo to jest zawodnik wagi ciężkiej.
Proszę Państwa, Donald Tusk nie jest żadnym zawodnikiem wagi ciężkiej. Jest totalną, ale to absolutną miernotą. Mówię to do tej kamery. Mam nadzieję, że Donald Tusk słyszy, co mówię, bo ja to mówię wszędzie, gdzie tylko mogę. Te moje wypowiedzi mają czasami kilkaset tysięcy odsłon. To jest polityczna i ludzka miernota. Człowiek podły, cyniczny, zakłamany, który nic sobą nie reprezentuje. Ale uwaga, ma za sobą ludzi, którzy mogą bardzo dużo, bardzo niebezpiecznych ludzi. I to jest cała siła Donalda Tuska. Nie w nim ona tkwi, tylko w jego zapleczu, w ludziach, którzy stoją za jego plecami. Proszę Państwa, parę słów o Donaldzie Tusku. Kim jest ta postać? No, człowiek, którego dziadkowie mówili po niemiecku, byli Niemcami po prostu. Matka zaczęła się uczyć polskiego w wieku 11 lat. Duża część rodziny Tuska zginęła na statku Gustloff, w którym Niemcy uciekali z Gdańska przed Armią Czerwoną. Ten statek został zatopiony przez radziecki okręt podwodny i tam zginęła duża część rodziny Tuska, czyli po prostu Niemcy uciekali tym statkiem. Sam Donald Tusk pochodzi z rodziny, gdzie ojciec był magazynierem, trochę konwojentem. Matka dorabiała sobie troszkę, pracując w sekretariacie. Można powiedzieć, taka bieda, jak to w wielu rodzinach było w PRL, od pierwszego do pierwszego. Wybiciem się z takiej rodziny było to, że Tusk poszedł na studia historyczne. Tam na drugim roku żeni się z Małgorzatą. Nie mają swojego konta, tułają się troszkę u matki Tuska, troszkę po jakichś tam wynajętych stacjach, aż do momentu, w którym Małgorzata Tusk dostaje pokoik hotelowy przy uniwersytecie, dlatego że została zatrudniona w bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. I w tym jednym maleńkim pokoiku na świat przychodzą dzieci Tusków, dwoje dzieci. Oni tam w tym jednym pokoju mieszkają w cztery osoby przez 10 lat, czyli można powiedzieć bieda. Sytuacja ulega radykalnej zmianie, kiedy Donald Tusk w 90 roku przyprowadza na spotkanie ze swoimi gdańskimi kolegami, którzy za chwilę przejmą w Polsce władzę, przyprowadza Wiktora Kubiaka, przedstawiając go jako człowieka, za którego ręczy, mówiąc, że to jest polonijny biznesmen, człowiek, który zarobił miliony dolarów i te miliony dolarów chce przeznaczyć na walkę z komunistami, bo nienawidzi komunistów, chce, aby nigdy więcej nie wrócili do władzy. Jednym słowem, Donald Tusk ręczy za Wiktora Kubiaka i legenduje go. Kim naprawdę był Wiktor Kubiak? Był obok Dariusza Przewiczerskiego i Grzegorza Rzemka jednym z trzech najważniejszych filarów afery FOS. Państwo być może pamiętacie, czym była ta afera. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego zdefraudowano, gdzieś wyparowały 1 700 000 000 dolarów. Nawet dziś ta kwota robi wrażenie, a w 1989 roku 1 700 000 000 dolarów, no to była kwota absolutnie gigantyczna, wielokrotnie większa niż dziś. Za te pieniądze wywiad wojskowy przy pomocy Wiktora Kubiaka, przy pomocy Przywieczewskiego i Grzegorza Rzemka budował rozmaite spółki, firmy, budował media, i zbudował także partię polityczną, która za chwilę w Polsce przejęła władzę. Tą partią był Kongres Liberalno-Demokratyczny. Ludzie, którzy chwilę wcześniej malowali kominy, którzy nie mieli nic, nie mieli samochodów, nie mieli lokali, nie mieli pieniędzy na żadną kampanię reklamową, dzięki wywiadowi wojskowemu PRL, bo Wiktor Kubiak był przedstawicielem wywiadu wojskowego PRL, który zajmował się generalnie defraudowaniem gigantycznych pieniędzy wywiadu, gigantycznych pieniędzy na obsługę zadłużenia zagranicznego i te pieniądze teleportowano właśnie na budowanie nowej rzeczywistości, czyli mnóstwo różnych firm, media plus nowa partia polityczna. To była po prostu świetna inwestycja ludzi wywiadu wojskowego. Ludzie, którzy nie mieli chwilę wcześniej nic, jak Tusk, za chwilę mają wszystko i zdobywają w Polsce władzę. Wszystko to się działo wtedy na 18 piętrze w hotelu Marriott. Tam Wiktor Kubiak miał firmę Batax. Ta firma, w tej firmie pojawiali się w tamtym czasie Rosjanie, Niemcy, Żydzi z Mossadu, gangsterzy, wojskowi. Tam budowała się nowa polska rzeczywistość za pieniądze wywiadu wojskowego PRL. Ale czy tylko wywiad wojskowy finansował Tuska i Kongres Liberalno-Demokratyczny? Nie tylko, bo także Niemcy. Tutaj parę słów dygresji. Na początku lat 90. mój kolega i współautor tej książki Niebezpieczne związki Donalda Tuska, Tomasz Budzyński, był młodym oficerem Urzędu Ochrony Państwa, zrezygnował z doktoratu we Francji, uwierzył w wolną Polskę, wrócił do Polski, zatrudnił się w Urzędzie Ochrony Państwa i razem z innymi ideowymi kolegami uwierzyli, że jest to nowa rzeczywistość, w której tacy jak on są potrzebni. Wtedy w Polsce pojawiało się wielu tzw. konsultantów i doradców,
Między innymi Fundacja Adenauera. Ci konsultanci mieli nas, Polaków, uczyć, na czym polega demokracja, jak budować gospodarkę wolnorynkową, mieli restrukturyzować banki. Między innymi jednym z tych banków, do których wchodzili ci konsultanci czy doradcy różnych fundacji, głównie niemieckich, choć nie tylko niemieckich, był Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, który zajmował się obsługą huty, finansowaniem huty Stalowa Wola, a z kolei huta Stalowa Wola odpowiadała za przemysł za dużą część przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Innymi słowy, taki konsultant, który zapoznawał się ze wszystkimi dokumentami Banku Depozytowo-Kredytowego, zapoznawał się z wiedzą o kontrahentach tego banku, o ich kondycji finansowej i zdobywał bezcenne wiadomości z punktu widzenia każdego wywiadu świata dotyczące polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tym właśnie zajmowali się ci konsultanci. Bo czy byli to konsultanci? Otóż proszę Państwa, co robili ci konsultanci? Tomasz Budzyński i inni funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa często wbrew wiedzy, wbrew decyzjom swoich przełożonych obserwowali tych konsultantów. Taki konsultant dochodzi do świateł, kiedy jest zielone światło, nie przechodzi na drugą stronę jezdni, tylko się cofa 100 metrów, a potem znowu się cofa, dochodzi do szyby wystawowej, ogląda się w tej szybie wystawowej bardzo długo, wchodzi w takie odludne miejsca, gdzie może sprawdzić, czy ktoś za nim nie idzie. Jednym słowem, ci tak zwani konsultanci czy doradcy robili to, co w służbach specjalnych nazywane jest trasą sprawdzeniową. Trasa sprawdzeniowa to jest takie zachowanie, które sprawdza, pozwala sprawdzić, czy nikt za nami nie idzie, czy nikt nas nie obserwuje. Więc to robili ci konsultanci. Jednym słowem zachowywali się jak wytrawni szpiedzy. Ci konsultanci mieli też w swoich materiały ściśle tajne. Wykradali tajemnice państwowe z rozmaitych instytucji polskich. Skąd to wiadomo? Dlatego, że Tomasz Budzyński i jego koledzy z Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie, ale też w Warszawie, w Krakowie, w wielu innych miastach robili wtedy tak zwane tajne przeszukania. My pokazujemy w naszej książce, że nie ma takiego mieszkania, domu, hotelu czy biura, do którego nie można wejść bez Państwa wiedzy. To się dzieje kilkaset razy w roku, co najmniej. Państwo o tym nie wiecie, nawet że ktoś u Was był, przejrzał Wasze materiały, przejrzał zawartość komputera, może je skopiował, może zrobił jeszcze coś innego. No cóż, czasami nie ma to za wiele wspólnego z prawem, ale tak działają służby specjalne. Jednym słowem, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa wchodzili do hoteli i sprawdzali, co ci konsultanci mają w swoich teczkach, w swoich walizkach. Okazywało się, że zbierają materiały bezcenne z punktu widzenia wywiadu. Były to materiały obwarowane klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności. Mieli wtedy pewność już funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, że to nie są doradcy czy konsultanci, tylko to są szpiedzy. I ci sami szpiedzy pojawiają się w hotelu Marriott na początku lat 90. i podobnie jak Wiktor Kubiak, spotykają się z Tuskiem, spotykają się z innymi i przekazują pieniądze w gotówce. Mamy relacje bardzo wielu świadków, którzy to widzieli, którzy wtedy byli blisko Tuska, którzy byli w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Świadkowie ci złożyli nam te informacje, podzielili się naszą wiedzą słownie i pisemnie. Zadeklarowali, że są gotowi bronić to w każdym sądzie, jeżeli byłaby taka potrzeba. Więc z jednej strony Kongres Liberalno-Demokratyczny i sam Donald Tusk był finansowany przez wywiad wojskowy PRL w osobie Wiktora Kubiaka, a z drugiej strony przez Niemców, którzy oczywiście działali pod przykryciem fundacji oraz partii politycznych, bo Państwo oczywiście rozumiecie to, że to się nie odbywa tak, to tylko dzieci mogą myśleć, że wywiad wojskowy, czy wywiad cywilny, czy jakikolwiek inny przesyła pieniądze ze swojego konta na konto osoby X czy partii Y. Tak się nie dzieje. To się odbywa przy pomocy pośredników, czyli to są tak zwane firmy przykrywkowe, które są łącznikiem między wywiadem a osobą odbierającą pieniądze. Tak samo było w tym przypadku. Taką firmą przykrywkową była Fundacja Adenauera, były partie polityczne i różne inne organizacje niemieckie. To one były tymi pośrednikami, przy pomocy których te pieniądze z BND trafiały dla ludzi Kongresu Liberalno-Demokratycznego i dla Donalda Tuska. Oczywiście Państwo macie świadomość, że nie ma darmowych obiadów. Za każdy obiad ktoś zawsze kiedyś musi zapłacić. Tak było w tym wypadku. Wiktor Kubiak, gdy Donald Tusk, gdy Jan Krzysztof Bielecki zostaje premierem, gdy Donald Tusk jest cały czas blisko niego, jak on to wtedy mówił, nie chce żadnej fuchy politycznej, chce być takim macherem z zaplecza, czyli cały czas przy premierze, mającym wielki wpływ na decyzje premiera, ale nie chciał się jak gdyby pokazywać. Więc właśnie wtedy, proszę Państwa,
Może jeszcze słowo, jak te pieniądze były przekazywane, bo myślę, że ta relacja też Państwu wiele powie. Historia jedna z wielu, którą zamieściliśmy w książce Leci Śmigłowiec we Władysławowie, jest taka duża impreza, nazwijmy to tak, gdzie ci ludzie, którzy za chwilę przejmą w Polsce władzę, piją do białego rana, w pewnym momencie ktoś krzyczy, leci śmigłowiec. Śmigłowiec ląduje, wysiada z niego Wiktor Kubiak, w reklamówkach taszczy te pieniądze, reklamówki wypełnione brudnymi pieniędzmi z afery FOS i przekazuje im te pieniądze. Relacje wielu świadków to pokazują. Proszę Państwa, powiedziałem, nie ma darmowych obiadów, więc co się dzieje dalej? Wiktor Kubiak zostaje oficjalnym doradcą ministra do spraw przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego, jest jego oficjalnym doradcą i doradza mu w prywatyzację. Jak te prywatyzacje wyglądały, to Państwo na pewno pamiętacie, gdzie zakłady, wielkie zakłady zatrudniające tysiące Polaków częstokroć przekazywano w obce ręce poniżej wartości gruntów, na których te zakłady stały, a Polacy tysiącami tracili pracę. Jednym słowem, wywiad wojskowy zainwestował te pieniądze, a później tysiąckrotnie ta inwestycja się zwróciła tym ludziom, takim jak Kubiak, jak Przybieczewski, jak wielu, wielu innym. Proszę Państwa, dokładnie tak samo zyskali Niemcy, tylko na skalę jeszcze wielokrotnie większą. Bo jeżeli prześledzicie Państwo karierę i dokonania Donalda Tuska, to sprawdźcie sobie. My w książce dokonaliśmy takiej analizy, ale może dokonać to każdy, tylko to wymaga troszkę pracy. Czy była choćby jedna decyzja Donalda Tuska jako premiera czy ważnego polityka, która byłaby sprzeczna z interesami Niemców, która by gdzieś wzbudziła gniew Niemców, podenerwowanie, niezadowolenie? To nie jest podchwytliwe pytanie, to nie jest trudne pytanie. Nie było ani jednej takiej decyzji. Takim klasycznym przykładem, który pokazuje w soczewce większą całość, no to jest historia oczywiście stoczni, tak? Szczecińska, Gdańska prosperują w tamtym czasie, kiedy Tusk jest już premierem, dużo, dużo lepiej niż stocznie poenerdowskie, te, które zostały po połączeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Republiką Federalną Niemiec. I te niemieckie są, te enerdowskie, poenerdowskie są na skraju upadłości, te polskie radzą sobie całkiem nieźle. Wtedy decyzją podwładnych Donalda Tuska, on jest wtedy premierem, ich szefem, te polskie stocznie zostają zlikwidowane, te enerdowskie, poenerdowskie przejmują kontrahentów polskich stoczni i błyskawicznie prosperują. Ileż tego typu decyzji podjęto za kadencji Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk odbierał w obecności pani Angeli Merkel nagrody jako polityk europejskiego formatu i kiedy go wychwalała pani Merkel, to wtedy polscy stoczniowcy, górnicy, hutnicy, cukrownicy zbierali szparagi w Brandenburgii, bo do tego się sprowadzały decyzje pana Tuska, by Polska i jego podwładnych, by Polska stała się takim rezerwuarem taniej siły roboczej, pozbawiona ziemia przemysłu, pozbawiona perspektyw, nadziei, żeby Polacy milionami wyjeżdżali za granicę. Taka po prostu miejsce, które w cudzysłowie produkuje miliony ludzi, którzy mogą pracować gdzieś za granicą, ale którzy nie mają żadnych szans na godne życie w naszym kraju. Do tego się sprowadzały w dużym uproszczeniu rządy Donalda Tuska i ludzi z jego otoczenia. Oczywiście były próby, były takie krótkie momenty, kiedy próbowano rozliczać tych, którzy do tego doprowadzili. Na przykład Janusz Lewandowski, bardzo bliski współpracownik Tuska, współpracownik do dziś, jest dzisiaj europosłem, który z Brukseli poucza nas, ma gębę pełną frazesów, ten Łotr, który dawno temu powinien gnić w więzieniu za to, co zrobił milionom Polaków. Niestety tak się nie stało. Był postawiony przed sądem, ale wtedy był ochroniony immunitetem poselskim. Przez wiele lat nie wolno było go postawić przed sądem, dlatego że chronił go immunitet, a Sejm nie zgodził się na to, aby ten immunitet zdjąć. Gdy wreszcie udało się ten immunitet zdjąć, no to się okazało, że duża część zarzutów się przedawniła. A te nieliczne, które się nie przedawniły, sprawa ciągnęła się wiele lat i wyrok końcowy sądu brzmiał mniej więcej tak, przywołuję go z pamięci, może nie dokładnie te słowa, ale dokładnie ten sens. Tak, pan Janusz Lewandowski doprowadził. Dzień dobry, ja nazywam się Sławek Zasadzki. Mieliśmy okazję rozmawiać podczas ostatniego pańskiego pobytu w Koninie. Jestem dziennikarzem. Obserwuję pana między innymi podczas aktywności u Marcina Roli w Realu 24. Jest tam pan jednym z gości, jednym z publicystów. I tak się zastanawiam, bo pan skupia się na polskim życiu politycznym, powiązaniach polityków z mafią. Grzegorz Braun tropi spisek żydowski, pan Michalkiewicz to samo, pan Krajski masonerię.
I jak się ogląda tę telewizję, że zastanawia się, w jakim świecie my żyjemy. Czy jest jakiś wspólny mianownik, czy da się tę rzeczywistość zintegrować, bo wydaje się, że na podstawie naszej publikacji, że tak naprawdę my, jako mieszkańcy tego nieszczęśliwego kraju, skazani jesteśmy na przepędzanie przez watachy jednych w stronę watach drugich. A tutaj bym, zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, tutaj bym odniósł się do tego przymiotnika nieszczęśliwego. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nie jestem żadnym ubieżu światem, ale... nieszczęśliwego, tak, tak. On tak rzeczywiście mówi. Kiedy jeżdżę z tymi książkami tam, gdzie są Polacy, bo jestem zapraszany tam, gdzie są Polacy, a są wszędzie, więc no, cała Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, wiele innych państw, to muszę Państwu powiedzieć, że nie znalazłem takiego miejsca przez te dziesiątki podróży, na które chciałbym zamienić miejsce do życia, w którym dziś jesteśmy. Jednym słowem, uważam, że jesteśmy w najwspanialszym kraju na świecie. Nie widziałem. Wszystko, co widziałem dotąd, nie widziałem wszystkiego, ale to, co widziałem dotąd, w ogóle, no, jak to mówi młodzież, nie umywa się do naszego kraju. Uważam, że jesteśmy... w najwspanialszym kraju na świecie. I myślę, że właśnie dlatego jesteśmy tak niszczeni, że trzymamy się wiary, że mamy w sobie takie pokłady, nie wiem, empatii, honoru. Dlaczego Hitler, chociaż rozważał atak na Francję, a potem dopiero na Polskę, zdecydował się zaatakować Polskę, bo wiedział, że Polacy związani z sojuszniczymi zobowiązaniami, kiedy zaatakuje Francję, zaatakują Niemcy z drugiej strony. A wiedział też, że Francuzi tego nie zrobią. I można by tak mnożyć te przykłady honorowych postaw na tysiącach przykładów. My jesteśmy kapitalnym, wspaniałym narodem. I myślę, że dlatego jesteśmy, między innymi dlatego jesteśmy tak niszczeni. Jaki jest wspólny mianownik dla tych wszystkich historii? Wiecie Państwo, myślę sobie, że jeżeli kiedyś uda się taki wspólny mianownik gdzieś znaleźć, no to będziemy znać odpowiedzi, tak znaleźć w sensie dowodowym, no bo możemy się go domyślać, tak? Że jeżeli gdzieś tam poszukamy korzeni tego wszystkiego, albo przynajmniej dużej części tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, no to gdzieś te korzenie rzeczywiście dotykają tego, co jest, bym powiedział, taką kwintesencją naszego narodu, czyli wiary po prostu. Ja to tak rozumiem, tak, że my, jako chyba jeden z ostatnich narodów w Europie, trzymamy się tej wiary, że i masoneria, i przedsiębiorstwo Holokaust, i wiele innych tego typu organizacji tak szczerze nas nienawidzi, bo gdyby tak sobie wyobrazić, że w tym miejscu powstałby jakiś lewacki kraj, no to już nie ma tego zarzewia katolicyzmu, chrześcijaństwa, z którego rzeczywiście może się coś odrodzić. I myślę, że gdzieś tu tkwią te przyczyny. Natomiast jakiegoś takiego dowodowego spoiwa, które by łączyło wszystkie te macki masonerii, przedsiębiorstwa Holokaust, tych rozmaitych służb specjalnych, o których staram się pisać, mafijnych czy paramafijnych, no czegoś takiego, na coś takiego ja nie wpadłem. Ja w sensie dowodowym tego nie pokazałem, nie wykazaliśmy tego. Intuicyjnie czujemy z paroma osobami, że takie spoiwo jest. Natomiast no, w sensie dowodowym tego dotąd nie odkryliśmy. Ale jestem przekonany, że takie spoiwo jest. Czy to znaczy, że w tym momencie spotykamy się przy panu Karolu? Ja miałam tą samą myśl. Ciężko mi się do tego odnieść, bo tak jak mówię, mam trudność z tą odpowiedzią z jednego prostego powodu. Ja staram się w swoich pracach, ponieważ one dotyczą bardzo konkretnych osób i za tymi naszymi dziennikarskimi śledztwami idą no, oskarżenia dotyczące bardzo konkretnych sytuacji, bardzo konkretnych osób. I w swoich historiach książkowych i słownych
staram, czy staramy się bazować zdecydowanie na faktach, czyli na coś, co mamy możliwość udowodnienia. A to jest pytanie z zakresu takiego, gdzie ja musiałbym się posługiwać przesłankami, domysłami i pewnymi tropami, ale nie obudowanymi jeszcze faktami. I tu mam troszkę trudność. Natomiast jeżeli tak rzeczywiście łączymy sobie te puzzle, a każda historia, którą dotykamy, to jest taki puzzel. Tak ją rozumiemy. Jeden puzzel pokazuje niewiele, ale jak jest ich więcej, to one pokazują coraz większy obraz. No to ten obrazek zaczyna nam się układać w taką całość. Że to wszystko ma jakąś wspólną bazę. Że ta masoneria, ta działalność Soroszów i innych tego typu, tak? Że to wszystko gdzieś tam zmierza, ma jakąś wspólną płaszczyznę. Natomiast mówię, no ja się posługuję w tym momencie już bardziej przesłankami niż faktami, czyli coś, czego nie za bardzo lubię, bo to jest wejście na pole, na którym ja się nie czuję pewnie. Czyli muszę już domniemywać, a w swojej pracy jako dziennikarz śledczy nie wygrałbym tych wszystkich procesów, gdybym opierał się wyłącznie na domysłach. I tutaj się wolał zatrzymać. Prowadzenia programu swojego w telewizji. Na skutek jakichś tam narzuconych panu rygorów ograniczeń. I pytanie takie dość przewrotne, czy wśród polityków dobrej zmiany są przyszli bohaterowie pana publikacji? To pytanie czasami jest mi zadawane. Wiecie państwo, nasza praca nie ma barw politycznych, ale i to mówię tak naprawdę szczerze. Kiedy analizuję tą wiedzę, którą mam od funkcjonariuszy ABW, od funkcjonariuszy CBŚ, rozmaitych innych służb, ludzi wywiadu, kontrwywiadu i tak dalej, pytany byłem chyba nawet dzisiaj u Marcina Roli, kiedy powstanie książka Niebezpieczne Związki Jarosława Kaczyńskiego. Proszę państwa, naprawdę nie natrafiłem na nic, co mogłoby chociaż w 1% równać się z dokonaniami, w cudzysłowie, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, z dokonaniami Donalda Tuska czy Bronisława Komorowskiego. No więc... No to jest niestety uległość wobec Żydów. To jest uległość wobec Żydów, to jest bardzo niepokojąca dla mnie uległość wobec przedsiębiorstwa Holokaust. Bez powodu, bez haków tak zwanych? Bardzo groźna i bardzo niebezpieczna uległość. Co jest w jej tle, tego ja nie wiem, ale jest to bardzo niebezpieczna, być może są w tle haki, bo w tle takich historii bardzo często są haki. Ja tych haków nie znam, ale to, co pan pyta, jest bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że te haki są, a bardzo możliwe, że jest to po prostu obawa. Wiecie państwo, jak to jest. Przeczytajcie państwo, jest taka książka, zresztą żydowskiego autora, Amerykanina żydowskiego pochodzenia, może państwo znacie, takie tomiszcze, 900 stron, Kultura krytyki. Kapitalna książka, przeczytałem od deski do deski, autorstwa Żyda, który tam pokazuje. No, szczerze, uczciwa książka, bardzo mi się podobała. Polecam państwu z całego serca, wiele mi wyjaśniła. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, jak duża jest populacja Amerykanów żydowskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Niecałe 3%. To jest mniej niż Polaków. Ale teraz, co ma te niecałe 3% w Stanach Zjednoczonych? Ma w rękach 97% ogólnoamerykańskich mediów. Czyli niecałe 3% Amerykanów żydowskiego pochodzenia jest właścicielami 97% amerykańskich, ogólnoamerykańskich mediów. Mówiąc krótko, jest straszliwa, i TVN, jest straszliwa nadinterpretacja jednej grupy, żydowskiej grupy, która wpływa na to, co myślą wszyscy Amerykanie, bo rządzi mediami. Jak do tego dotarczą sobie państwo, że rządzi bankami, że rządzi kongresem, że rządzi Hollywood, jednym słowem, że rządzi wszystkimi newralgicznymi instytucjami, które mają z jednej strony wpływ na opinię publiczną, a z drugiej strony na pieniądze, no to powiedzmy sobie wprost, Żydzi rządzą Ameryką i trzęsą się przed nimi wszyscy, łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc ja tłumaczę to sobie tak, że
broń Boże, nie zadrażniajmy relacji z Żydami, bo to tak, jakbyśmy zadrażniali relacje z Amerykanami. No, może to jest pragmatyczne. Ja na szczęście nie jestem politykiem i nie ukrywam, że patrzę na to z bólem i ze smutkiem, bo zastanawiam się, dokąd to może doprowadzić i boję się, że to jest prosta droga do tego, żebyśmy być może w niedalekiej przyszłości stali się obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju. Bo nie zatrzymają się na tym, że ten papierek będzie papierkiem bez znaczenia, jak nas oszukuje minister Czaputowicz. Ten papierek ma fundamentalne znaczenie i Żydzi to bezwzględnie będą wykorzystywać. Chyba że natrafią na prawdziwy rząd, który będzie bronił polskiej racji stanu bez względu na wszystko. Natrafią po prostu na opór. Jeżeli natrafią na taki opór, na rząd, dla którego priorytetem bez względu na wszystko będzie polska racja stanu, to jest nasza jedyna nadzieja. To jest nasza jedyna nadzieja. Tak to rozumiem. Że konsekwencją również tego wymiana rządu była, tak? Tak to odbieram. Tak to odbieram. Co teraz robi minister Czaputowicz? Minister Czaputowicz to jest najgorszy minister w tym rządzie. Ja mówię to od pierwszych jego wypowiedzi, które były katastrofalne, a on się dopiero rozkręcał. No, jakby tak literalnie popatrzeć, kto się skąd wywodzi, to tak by trzeba to powiedzieć. Tak? Proszę Państwa, no, ja wierzę w to, że młodzi, nieobciążeni różnymi przypadłościami, dojdą do władzy i że może oni stworzą kiedyś taki rząd. Ale czy młodzi to są potomkowie? Ja mówię o innych młodych, o innych młodych. Ja jestem innych młodych. Bo u nas w kraju w tej chwili jest taka tendencja, że musimy ściągnąć Amerykanów, Ford, Trump i tak dalej. Wszyscy doskonale wiedzą, że amerykańscy żołnierze nigdy nie podlegają prawu kraju, w którym są. Przykładem jest na przykład strącenie kolejki we Włoszech, w której zginęło 20 parę osób. I ściągamy sobie tych Amerykanów, za których będziemy ogromne pieniądze im jeszcze płacić, zamiast dowartościować i dofinansować naszą własną armię. Żołnierzy, którzy będą w naszym kraju, którzy nie będą podlegali w żaden sposób pod nasze prawodawstwo, pod naszych generałów, będą tak naprawdę mogli robić co chcą w naszym kraju. No, mieliśmy kiedyś armię, która też była nie nasza i źle się to skończyło. Co pan na ten temat sądzi? Proszę Państwa, no tutaj już odchodziło od dziennikarstwa śledczego. Ja zawsze powtarzam, że ja jakby staram się w naszych książkach pokazywać Państwu to, co jest Państwa własnością, czyli prawdę, a co Państwo z tą wiedzą robicie Państwa, to jest Państwa sprawa, nam nic do tego. Generalnie staram się nie wychodzić poza dziennikarstwo śledcze, ale skoro pada pytanie, to nie stosuję uników. Mówię swoje osobiste zdanie. Ja wychodzę i pani Mosbacher utwierdza mnie w tym przekonaniu, że jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Zawsze stałem na stanowisku myślicie ślicz na siebie. Więc zdecydowanie byłbym za tym, żebyśmy wzmacniali swoją armię, niż ściągali sobie tutaj inną armię. Takie jest moje zdanie. Zawsze tak starałem się opierać. Umieść liczyć ślicz na siebie. I oczywiście na Pana Boga. Czyli róbmy swoje i zabierzmy opatrzność. Takie jest moje zdanie, w największym skrócie. Wojciechu, szczególnie mi miło, że jesteśmy współimiennikami, mam na imię Wojciech. W moim pytaniu, a zarazem na końcu pytania urodzi się pewna sugestia. Może wyjdę od takich trochę niepokojących wyników sondażów, które opublikowała Rzeczpospolita. Są to wyniki dotyczące wyborów w 2020, wyborów prezydenckich i jak wykazuje Rzeczpospolita, będzie to wyglądało w ten sposób na ten moment, że w pierwszej turze będzie 36% prezydent Andrzej Duda i 36% tyle samo kandydat Donald Tusk. Tam będą promile różnicy, będzie druga tura, w drugiej turze będzie 47 do 47 różnica promilów i nie jest zagwarantowane, że uda się prezydentowi Dudzie wygrać z Donaldem Tuskiem. I to jest bardzo niepokojąca sprawa i w sytuacji,
kiedy są, pojawiają się takie sondaże, ja chciałem właśnie zadać takie pytanie, bo rodzą się takie wątpliwości. Za dwa lata ruszy kampania wyborcza, prezydencka. Będziemy mieli bardzo dużo właśnie w mediach PR-u. Będziemy oglądać filmy reklamujące kandydatów. Donald Tusk jako wielki opozycjonista będzie jeszcze największego wykreowany. Jako król Europy będzie działał na wyobraźnię tutaj naszych obywateli. Pojawią się nie tylko spoty filmowe, reklamowe, pojawią się wielkie billboardy, pojawią się w ostatniej chwili, powiedzmy w ostatnich kilku miesiącach wspaniałe kolorowe wydawnictwa, wspaniałe fotografie pana Donalda, gdzie będzie to wszystko działało na naszą wyobraźnię niesamowicie i gdzie w tym momencie znajdzie się pańska skromnie wyglądająca książka, ale zarazem książeczka skromnie wyglądająca. Może warto by było policzyć, ile tysięcy egzemplarzy do tego czasu zostanie wydanych i do ilu osób dotrze ta książka z tą wiedzą i przekona, że Donald Tusk jest właśnie takim, jakim jest. I gdyby to potem przeliczyć na głosy, to jakie będzie oddziaływanie pańskiej książki na opinię publiczną, na wyniki wyborów? Dlatego za tym pytaniem jawi się u mnie taka sugestia. Panie Wojciechu, może warto by było już w tym momencie skorzystać z tego, co obserwujemy, pewna refleksja się nasunęła w ostatnich miesiącach, kiedy pojawił się film Claire, jak bardzo ludzie dzisiaj, urabiana jest opinia publiczna, społeczna, nie tyle książką, nie tyle tym, co się czyta, tylko tym, co się widzi na ekranie, na co tłumy waliły, na co tłumy waliły do kin. I dlatego mam pytanie, czy przewiduje pan, panie Wojciechu, ekranizację którejś ze swoich książek w formie dokumentu ekranizowanego, ewentualnie filmu zdokumentalizowanej fabuły? Byłoby to, uważam, bardzo nośne i potrzebne. Dziękuję. Wiecie państwo, Ewa Stankiewicz zgłosiła się do mnie 2 tygodnie temu dokładnie z taką propozycją. Już chciałaby wystąpić do PiS-u pod jakąś dotację, żeby nakręcić film, dokument fabularyzowany albo wręcz fabularny o Donaldzie Tusku po przeczytaniu tej książki. Więc jakby wyszła naprzeciw pańskiemu pomysłowi, jest takie słowo? Pomysłowi. Więc to, co pan mówi, to jest prawda. Nie jesteśmy społeczeństwem generalnie, dziś nie ma już społeczeństw. Większość społeczeństw to są społeczeństwa obrazkowe, czyli oglądaczy, a nie czytelników. Gdzieś tam słowo pisane odchodzi powoli do lamusa. Być może jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, które czyta w ogóle jeszcze, bo wszyscy wolą oglądać. Więc jakby idąc tą drogą, rzeczywiście to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jeśli chodzi o te wybory, no to tutaj taką refleksję się pokuszę, że gdyby pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie startować i na przykład, nie wiem, ale na przykład w to miejsce by startowała na przykład pani Beata Szydło, być może miałaby większe szanse. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Andrzejowi Dudzie może być niełatwo wygrać z Donaldem Tuskiem. Myślę, że być może innemu kandydatowi byłoby łatwiej. Dzisiaj byłem w Rano 24 i zastępujący Marcina Rolę, jeden młody redaktor, zapytał mnie o pana Biedronia i tak sobie dywagowaliśmy, czy teoretycznie jest możliwe, bo on też mówi, że będzie startował w wyborach, że w drugiej turze spotka się Tusk z Biedroniem. No to byłby dopiero czarny scenariusz. To byłby dopiero czarny scenariusz. Oby do niego nigdy nie doszło. Proszę państwa, no cóż, no bardzo, bardzo dziękuję za bardzo miłe spotkanie. I mam nadzieję, do zobaczenia państwu. Do zobaczenia. Dziękuję z całego serca. Do widzenia. Również dziękuję
za przyjęcie zaproszenia. Chciałam też dodać, że współorganizatorem dzisiejszego spotkania był Klub Gazety Polskiej imienia Marii Lecha Kaczyńskiej w Koninie. Dziękuję też wszystkim członkom za przybycie, wszystkim Państwu za poświęcony czas.